przykład kwestia, no taka powiedzmy sobie jest pierwsza z rzędu, OFE. No będziecie pobierać emerytury z OFE, no chyba, że nie w ogóle zostaną zlikwidowane, prawda? Czy ja panie i to po prostu jest totalna cisza. Ja z kolei muszę powiedzieć, że ja w gruncie rzeczy rozumiem Jarka Kaczyńskiego, że on tej kwestii nie podejmuje, niech sobie to robi pan Tusk. Niech dziamgają na niego, tak jak na Orbana, prawda, cały Zachód, który stąd wyciąga pieniądze, prawda, więc tutaj zachowajmy przy tym, ten stanowisko tutaj w tej sprawie PiS-u w zasadzie jest całkowicie jednoznaczne, ale muszę powiedzieć, że takie barbarzyństwo, takie, no po prostu traktowanie tego społeczeństwa całkowicie pernoga i okradanie go, takie ordynarne okradanie go. Ci ludzie sobie z tego nie znają sprawy, no i media w swojej ogromnej większości wylansowały, że ludzie tu mają jakieś pieniądze. Żadnych pieniędzy nie mają. Że to jest ta ich własność prywatna, guzik prywatna. Jest to własność, która jest okradana miesiąc w miesiąc, prawda, prowizjami i tak dalej. A zadłużenie kraju rośnie. Przez ten czas zdążyło wzrosnąć o 354 miliardy dolarów. No we mnie, powiem szczerze, nie ma głębokiej wiary, że ja w ogóle dostanę od państwa jakąś emeryturę, no, a jeżeli ona będzie właśnie jakakolwiek, to raczej nie będzie z tego istniejącego systemu, bo widać, że ten system wali się na naszych oczach. Oczywiście, no się wali, ale po prostu traktowanie tych obywateli jak totalnych baranów, prawda? I ludzie płacili składkę, prowizja wynosiła 10%, inflacja wynosiła 3%. No, to są rzeczy niewiarygodne. Byli tak i za to pokazywali mi, jak będą żyli pod palmami. I to wszystko było na ich koszt. Oni się i tak z tym nie zgadzają. No to było... I w ogóle to jest straszliwy jakiś zdumiewający populizm rozbudzony, że instytucje państwowe to w ogóle nie muszą mieć pieniędzy. Po prostu. Nie trzeba mieć pieniędzy na Sejm, na Senat, na demokrację, w ogóle, na partię. Pieniądze to muszą być na biznes. Tylko i wyłącznie, bo ci ludzie sobie w ogóle nikt im nie powiedział. Nie są sobie w stanie uświadomić, że za te reklamy, które im przerywają filmy i dostają cholery, to oni jeszcze dodatkowo płacą. Z drugiej strony być może kierują się jakby brakiem zaufania do państwa, że to państwo... No ale jak tu można mieć zaufanie do OFE, które rżnęło ich po prostu, jeżeli się weźmie ołówek i policzy, prawda, ile je straci. No pytanie, czy nie pewniejsze... A notabene, to przecież to całe zabezpieczenie tego i tak jest w papierach wartościowych Skarbu Państwa. Niecałe, bo tam czy... 75% to są obligacje Skarbu Państwa. Ja nie mam jakiegoś szczególnego, nie pałam jakąś szczególną wielką miłością do OFE, natomiast kurczę, do ZUS-u pałam jeszcze mniejszą miłością. Ale powiem szczerze, to jest bardzo pielęgnowane, to jest 10 lat pielęgnowane co najmniej. To kwestia, że ZUS wybudował sobie, przy rozroście kraju wybudował sobie jakąś nową siedzibę, przecież to był temat omawiany przez rok co najmniej. A nikt nigdy nie zauważył, jak wyglądają te nowo wznoszone banki, jak wyglądają te fundusze emerytalne, jak są urządzone, prawda? Jak przychodzisz do instytucji państwowej, na przykład na komisariat. No to po prostu syf, brud, malaria. Absolutnie jest tak, że... Natomiast tam, proszę bardzo, kolejne biurowce budujemy. Ale nie dla państwa te biurowce są. Te biurowce są dla biurokracji prywatnej, która prywatyzuje finanse. Spora część administracji państwowej na pewno jest niedoinwestowana i na pewno w 100% się zgadzam, że jedną z obszarów, które jest niedoinwestowana, jest policja. Albo wojsko, bo to są fundamentalne kwestie. Powiedzmy sobie też, to właśnie nie wiadomo, czy mamy, czy nie mamy. No tak, to inna sprawa. Siły samoobrony. Też właściwie nie. Ale faktem też jest, że sporo pieniędzy jest w administracji marnowanych, choćby dlatego, ależ że tak. Administracja jest traktowana dwojako. Albo na górze w sensie takiego politycznego lenna, że jeżeli jesteś z nami, zasłużyłeś się, to proszę bardzo, masz stanowisko, choćbyś nie miał co robić na tym stanowisku. A na dole, w sensie takiej renty socjalnej, tłumaczenie na takiej zasadzie, że no cóż, przecież musimy mieć dużo urzędników, bo gdyby nie dużo urzędników, to mielibyśmy wysokie bezrobocie. Tylko że idąc... Ten... Nie, no proszę pana, to jest oczywiście blednia, proszę pana, bo dlaczego my mamy wielkie te... No proszę pana, jeżeli w poprzedniej kadencji żeśmy przyjęli 1350 ustaw, a myślę, że ta nie będzie gorsza,
No ale tak drastyczną jest stabilność prawa. A każdy nowy przepis wymaga ludzi, którzy dopilnują realizacji tego przepisu. No i to się tak rozrasta. Budujemy takie prawo, które z tygodnia na tydzień się zmienia, którego już nikt nie zna, zwykły obywatel to na pewno. No i to obrasta w tym momencie biurokracją. No, jeżeli piszemy przepisy, no to ktoś powinien tego w końcu dopilnować. No nie dopilnuje, zresztą to jest zupełnie inna sprawa. No tym niemniej to uzasadnia rozrost biurokracji. To jest po prostu niestabilność prawa i budowanie całkowicie chybionych i zbytecznych przepisów. Ale również chęć jakby wytworzenia jakiegoś stabilnego segmentu elektoratu, bo tak jak wykazało referendum warszawskie, no to fakt, że Warszawa jest dużym centrum administracyjnym, zaważył w gruncie rzeczy na kształcie wyników. No jeszcze, dodatek wybory były jawne. No tak. Prawda, bo to potem listy wyborcze, to oczywiście wraz z pieczęciami były gdzie zdeponowane, pani prezydent. Tak, można było sobie sprawdzić, jak urzędnicy głosowali. Tak? Jeżeli przyszli, to znaczy, że głosowali za. Nie, bo nie należało iść po prostu do wyborów, bo tak zarządził pan premier, tak zarządził pan prezydent. Łamiąc zasady i łącznie z samą ordynacją, bo to złamanie zasady tajności wyborów.